Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź. Marcin Tarociński, dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w kolejnej odsłonie programu Nasz Widzew. Zdaje się, że w odsłonie jubileuszowej, więc będzie też coś specjalnego, ale rozpoczniemy tradycyjnie od konkursu. Widzewski konkurs. Drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu pytałem o to, jakimi wynikami zakończyły się mecze Widzewa Łódź z Borussią Mönchengladbach. Te spotkania odbywały się w 1984 roku. Był to jeden z największych sukcesów Widzewa, który pokonał wówczas pięciokrotnego mistrza Niemiec, dwukrotnego zdobywcę Pucharu UEFA. Wizytówka mówiąca sama za siebie. A jak to było? 2-3 w Mönchengladbach i 1-0 w Łodzi. Widzewiacy wtedy przeszli dalej, w kolejnej rundzie grali z Dynamem Mińsk. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź z zeszłego tygodnia. A oto pytanie na dziś. Ile razy Widzew zdobywał medale Mistrzostw Polski Seniorów w piłce nożnej? Ile razy Widzew zdobywał medale Mistrzostw Polski Seniorów w piłce nożnej. Jednym słowem, ile złotych, ile srebrnych, ile brązowych i pełna suma. Odpowiedzi przysyłamy tradycyjnie na nasz adres mailowy naszwidzew@widzew.com. Życzymy oczywiście poprawnych odpowiedzi, a do wygrania bilety na ostatni w tym roku domowy mecz Łodzian, który będzie rozegrany w najbliższą niedzielę o godzinie 13:05 przeciwnikiem Bytowia Bytów. O tym meczu także dzisiaj sporo będziemy mówili. Ostatnia okazja, by Widzewiaków zobaczyć na własnym stadionie w tym roku. Widzewiaków, którzy w ostatnich meczach zdobyli 10 bramek, nie tracąc żadnego gola. Rzeczywiście sukces, co najmniej 10 powodów, by zobaczyć zespół w akcji na żywo. Drodzy Państwo, a dziś specjalnym gościem w studiu Radia Łódź jest... Nasz gość. W zeszłym tygodniu napastnik i kapitan drużyny Marcin Robak. W tym tygodniu napastnik, no bo to jednak nominalna pozycja, Przemek Kita. Witam Ciebie, Przemku. Dobry wieczór. Przemku, właśnie skoro mówimy o tej Twojej nominalnej pozycji, to oczywiście napastnik, choć w ostatnim spotkaniu zagrałeś troszeczkę w innej roli. Obejrzeliśmy Cię trochę jako skrzydłowego. Dokładnie. Ostatnio nawet ze Zniczem grałem na skrzydle. Jest to na pewno obca mi pozycja, bo od małego grałem na tej pozycji i w wcześniejszych klubach też się zdarzało, że to było skrzydło. Przemku, ostatnie dwa mecze mówią same za siebie. Rzeczywiście bilans bramkowy imponujący. 10-0 to jest najlepsza wizytówka, jaką mogliście sobie wystawić. Dokładnie. Gdzieś znajdujemy tą drogę do bramki, strzelamy dużo bramek. To na pewno cieszy nas, kibiców, i na pewno musimy tylko poprawić grę i myślę, że to dobrze w miarę wygląda. Jak się okazuje, to spotkanie sprzed tygodnia ze Zniczem Pruszków chyba troszkę inaczej trzeba postrzegać, bo nie wszyscy docenili ten sukces. 3 punkty, ale 6 goli zdobytych w meczu wyjazdowym, bez straty żadnego. W meczu wyjazdowym z rywalem, który tydzień później wygrywa z innym pretendentem do awansu do pierwszej ligi, z GKS-em Katowice. Dokładnie. Może się wydawało, że jest łatwo, jak drużyna gra, łatwiej jest, jak drużyna gra w 10, a czasem jest odwrotnie, ta drużyna może lepiej gra, ale w tym meczu myślę, że Znicz siadł, dokładnie, że tak powiem, by jak stracili tego zawodnika. Ostatni mecz z Gryfem to oczywiście dla Ciebie ważne spotkanie, no jak każdy, co zrozumiałe, ale mecz, w którym zagrałeś bardzo dobre zawody, co ważne, udokumentowałeś swoją postawę bramką. Bramka trochę chyba na przełamanie, długo czekaliśmy na Twojego gola, my wiemy doskonale, jakie były powody, kontuzja po tym naprawdę świetnym początku w Twoim wykonaniu. Dokładnie, no też cieszę się z tej bramki, bo długo już naprawdę, już tych minut, meczy to może chyba 14 minęło. I że mogłem w końcu się przełamać i strzelić, bo sytuacje może były w wcześniejszych meczach, ale nie udawało mi się strzelić bramki. Przemek, mówiliśmy o wizytówce drużyny, ale twoja wizytówka w tej rundzie też niczego sobie. 4 gole, 8 asyst. Cieszę się, że mogło być więcej bramek, ale nie ma co narzekać i robić dalej swoje. Przychodziłeś do Łodzi i klub na ciebie oczekiwał z nadziejami, że przychodzi młody, żądny krwi zawodnik, rzeczywiście taki, który będzie łowcą bramek, ale nie tylko, że będzie dawał dużo w grze. Jak ty to oceniasz?
Czy w twojej opinii w 100% to wszystko udało się zrealizować? No myślę, że w 80-90 na pewno. Gdzieś ta kontuzja może to zahamowała delikatnie, ale staram się jak najlepiej wychodzić na każdy mecz i dać z siebie jak najwięcej. Rzeczywiście, szybkość, dynamika, celny strzał to twoje największe atuty, o czymś zapomniałem? Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, jakie są moje dobre, mocne atuty. Na pewno silny jestem fizycznie, gdzieś potrafię się dobrze zastawić i grając na dziewiątce na pewno mi to ułatwia grę. Rywale ci życia nie ułatwiają, bo jesteś w wielu meczach niemiłosiernie faulowany. Rzeczywiście, no, tak obserwuję czasami nawet mecze, czy to wyjazdowe, czy to mecze, które rozgrywamy w Łodzi, to nie ma większego znaczenia. Leżysz dość często. Tak, no też może... Też lubię, szukam kontaktu i przez to też może obrywam. Jestem zawodnikiem, który lubi taką walkę fizyczną i może przez to też jest takich dużo sytuacji. W ostatnim spotkaniu mieliśmy okazję zobaczyć także twój, no, taki bardzo efektowny rajd spod własnego pola karnego. Tam niewiele brakowało, tak się zastanawiałem, dobrze, zacząłeś pod własnym polem karnym, czy skończysz to w ogóle bramką za chwilę, bo tak mijałeś rywali z dość dużą swobodą. No też taką miałem myśl, ale przeciwnik z każdym moim krokiem też się cofał, więc ciężko było i na pewno już coraz mniej było siły, żeby dobiec do tego końca pola karnego. Przemek, twoja współpraca, no trudno, żebym o to nie zapytał, z Marcinem Robakiem, z Rafałem Wolsztyńskim, doświadczeni zawodnicy, no szczególnie Marcin Robak, no nie trzeba tutaj specjalnie o jego osiągnięciach opowiadać. No myślę, że ta współpraca dobrze wygląda i w ostatnim meczu nawet ja strzeliłem, czy tam Marcin i Rafał. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Myślę, że będzie dobrze, bo to naprawdę Rafał czy Marcin to są bardzo dobrzy zawodnicy i to pokazują na treningach i myślę, że będzie dobrze. A my po chwili muzyki powrócimy do rozmowy z Marcinem Robakiem, a także do wydarzeń wokół meczu z Gryfem Wejherowo. No ja nie ukrywam, że w trakcie tego utworu trochę porozmawialiśmy z Przemkiem, między innymi o porównaniu takim minionego sezonu. Przemek drugą ligę zna rzeczywiście bardzo dobrze, bo grałeś wtedy w drużynie naszego rywala Olimpii Grudziądz. Co więcej, z tym rywalem to Widzew nie ma dobrych wspomnień akurat z zeszłego sezonu. Zwłaszcza ten mecz w Grudziądzu, pamiętam, 2-0, gdzie Łodzianie prowadzili, skończyło się 3-2 dla Olimpii. Jak byś porównał tamten miniony sezon drugiej ligi, sam w nim uczestniczyłeś w innym klubie, do tego, w jakiej sytuacji w tej chwili Widzew się znajduje? Ja zaryzykowałem przed chwilą takie twierdzenie, że teraz rzeczywiście no, 2-3 zespoły są rzeczywiście takie silne, silniejsze, aniżeli w minionym sezonie ci nasi bezpośredni rywale w walce o awans. Dokładnie. Gdzieś pewno zespoły jak Resowia, która w tamtym sezonie nie wyglądała może tak rewelacyjnie jak teraz. Gdzieś stabilizacja i przez to jest teraz taka silna. Katowice, które tak naprawdę od kilku lat próbują walczyć o ekstraklasę, a zdarzył im się taki klub, że spadli do drugiej ligi i też tu są mocnym zespołem. Łęczna jakby się przebudziła i tak naprawdę jeszcze Stal Rzeszów, która dobrze gra w piłkę, Polkowice i doszły te drużyny, które naprawdę chcą iść w górę, chcą awansować i na pewno jest trudniej. Na pewno jest trudniej, no ale wy cel macie jasny. I jak ty odnajdujesz na tym tle tych rywali w tej chwili Widzew? No wytworzyła się taka czwórka prowadząca, gdzie jest między wami tylko jeden punkt różnicy. Dokładnie, no my jesteśmy Widzew i tu musi być tak naprawdę dominacja, ale tak mówiąc, łatwo się mówi, a ciężko to wykonać i naprawdę dużo pracy przed nami, żeby to tak było, jak każdy oczekuje. No dobrze, drodzy Państwo, my przechodzimy do kolejnego naszego tematu. Podczas meczu z Gryfem Wejherowo zainaugurowana została tegoroczna akcja Widzew dla dzieciaków, czyli zbieranie świątecznej pomocy, głównie w postaci zabawek, żywności o długim terminie do spożycia dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, domów samotnej matki, różnych tego rodzaju placówek. To był także dzień bardzo szczęśliwy dla kibiców Widzewa, bo wygrali plebiscyt pierwszy na turystyczną ikonę Łodzi. Mówię wygrali, bo to dzięki ich głosom stadion Widzewa właśnie taką ikoną pozostał. Ja zapraszam na materiał dźwiękowy właśnie z tych wydarzeń, który przygotował dla nas Łukasz Czuku.
Zbieracie przed meczem z Gryfem Wejherowo. No właśnie, paczki, paczki dla dzieci. Co to za paczki? Marcin Frączkowski. Głównie zbieramy chemię, żywność długoterminową, zabawki i słodycze. No wiadomo, to co dla takich domów dziecka będzie najistotniejsze. Celem są głównie domy dziecka, tak? Do nich trafią te paczki, które tutaj przygotowują kibice Widzewa? Tak jest. Zbieramy te paczki przed meczem z Gryfem Wejherowo. Zbierać je też będziemy przed meczem z Bytowią, pod sklepikiem oficjalnym klubu Widzew Łódź. Będziemy zbierać od godziny 11 do godziny 13. Następnie dzielimy te paczki na odpowiednie placówki i będziemy je rozdawać w połowie grudnia. Tylko domy dziecka dostaną te paczki, czy być może jeszcze do jakichś placówek tutaj trafiacie? Głównie z tego, co zbieramy listy, będziemy to przekazywać do domów dziecka, ale jeżeli inne placówki też się zgłoszą, domy samotnej matki i tym podobne, to myślę, że też do nich trafimy. Widzę, że pan się włączył do akcji. Włączyłem się, pan pomóc? No oczywiście, no bo ja byłem zawodnikiem Widzewa. Odczuwałem wadze pośrednie, także że jestem kozuńskiej Woli mieszkam. Bardzo, bardzo chciałem się tu pomóc, dlatego... Co pan oczywiście, tutaj przyniósł? No, przyniosłem zabawki, kaszę, ryż. Zachęcamy kibiców do włączenia się? Oczywiście, no to jest bardzo, bardzo szczytny cel, no i takich rzeczy, żeby było więcej, no bo wiadomo, że dla dzieci to wszystko. Drodzy Państwo, tytuł turystycznej ikony Łodzi uzyskał dzięki waszym głosom, waszemu zaangażowaniu. Ten tytuł uzyskał stadion Widzewa Łódź. Wiceprezydent Łodzi, Joanna Skrzydlewska, pani prezydent, turystyczna ikona Łodzi dla stadionu Widzewa. No chyba wybór był oczywisty, przynajmniej dla tych kibiców, którzy przychodzą na stadion tłumnie i też tłumnie głosowano w plebiscycie. Tak, ja przede wszystkim się cieszę, że tylu łodzian wziął udział w plebiscycie, który organizowaliśmy po raz pierwszy. To dla miasta również pokazuje, że warto inwestować w infrastrukturę sportową i warto rozwijać sportową Łódź, więc tym bardziej musimy się pochylić nad tym obszarem, aby rzeczywiście spełniać te oczekiwania i nadzieje, które kibice pokładają w rozwój sportu na terenie naszego miasta. Prezes Widzewa Martyna Pajączek. Jak zwykle oczywiście kibice Widzewa stanęli na wysokości zadania, natomiast odbieram to trochę w ten sposób, że chcieliby się tym swoją radością podzielić z innymi, zaprosić innych i powiedzieć, że słuchajcie, tutaj na tym Widzewie to mamy naprawdę niesamowity stadion, popatrzcie co tutaj się dzieje, popatrzcie na nas, przyjdźcie, dołączcie do nas też. To może być taki kierunek promocji miasta Łodzi, turystyka sportowa. Tak, zdecydowanie. Myślę, że aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku i nie tylko warto kibicować, ale może poprzez kibicowanie można również samemu zacząć uprawiać amatorsko dyscyplinę sportu i chciałabym, żeby kondycja mieszkańców łódzkich była jak najlepsza. Kibice Widzewa puścili taki sygnał do Polaków, przyjeżdżajcie, nie tylko do Polaków, do mieszkańców Europy być może, przyjeżdżajcie na ten stadion, tu warto spędzić czas. W takim razie to jest chyba taka malutka presja na Widzew, żeby jednak urozmaicać jeszcze ofertę tego stadionu. Czy coś jest planowane, jeśli chodzi o ten stadion, żeby on był jeszcze bardziej atrakcyjny turystycznie. Nie ma w Widzewie czegoś takiego jak malutka presja. W Widzewie jak presja to zawsze ogromna. My już w tej chwili tą ofertę staramy się, żeby ona nie była taka tylko weekendowa, ale żeby również w ciągu tygodnia można było przyjść i stadion zwiedzić. I tych wycieczek, szczerze mówiąc, mamy całkiem sporo. Natomiast przed nami rok jubileuszowy, więc to będzie też taki moment, gdzie my będziemy jakby szczególnie chcieli parę rzeczy zrobić. Jedną już z takich rzeczy, o których trochę mówiliśmy, jest to, że zbieramy się powoli do tego, żeby zorganizować profesjonalne muzeum. Wspaniały klub ze wspaniałymi tradycjami, trzeba tą historię kochać, trzeba ją rozumieć, trzeba umieć też ją unieść, ale trzeba przede wszystkim ją znać, żeby się z nią identyfikować. Myślę, że muzeum jest niezbędne. No ale oprócz tego chcielibyśmy cały obiekt trochę bardziej obrędować, stworzyć z niego rzeczywiście takie miejsce, które warto odwiedzić. Natomiast mamy też ambicje takie, żeby otoczenie stadionu żyło. Otoczenie, w którym można by było organizować różne spotkania, różne eventy. Pobliski park, w którym znajduje się baza treningowa, to już jest miejsce dużo większym potencjałem dla mieszkańców, dla całej społeczności. Spotykajmy się tam. My będziemy proponować różne okazje i różne formy spędzania tam czasu dla młodszych, dla starszych, tak żeby każdy mógł znaleźć dla siebie coś sympatycznego. Niezwykłe stadion, niezwykłe miejsce. Rzeczywiście kibice robią tam także rzeczy niezwykłe. Już prawie 900 tysięcy ludzi od momentu oddania stadionu do użytku było na trybunach stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. Przemku, kończąc program, dla ciebie jakie to miejsce? Kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałeś grać, najpierw jeszcze jako rywal Widzewa, teraz już w koszulce czerwonej. Że tak powiem, no emocje były bardzo na wysokim poziomie, bo przyjeżdżając z Olimpią Grudziądz prowadziliśmy 1-0 i jak Widzew wyrównał i jaka była atmosfera, jak kibice ryknęli, to aż serce no, zadrżało mi i kolana się ugięły, bo
bo naprawdę przez 5 minut nas na boisku nie było, bo każdy był przestraszony, każdy był zdziwiony reakcją i ten stadion naprawdę żył, nie wiem, trząsł się naprawdę, bo emocje były naprawdę wysokie. Nie będę ci pytał, jakie masz teraz, bo domyślam się już grając w koszulce Widzewa. Drodzy Państwo, my kończymy spotkanie w tym tygodniu, w ten wtorek, w programie Nasz Widzew. A tych, którzy jeszcze nie poznali tego miejsca przy Piłsudskiego 138 i tej niezwykłej atmosfery, oczywiście zapraszamy. W najbliższą niedzielę ostatni mecz w tym roku czerwono-biało-czerwonych. Widzew Łódź zmierzy się z Bytowią Bytów, jeśli ktoś jeszcze nie był. Najwyższa pora nadrobić zaległości. Ja Państwu dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź.